Dzień dobry, moje nazwisko Prędki Jacek. Dzisiaj będziemy zajmować się zadaniem maturalnym z roku 2009. Przejdźmy do arkusza. Jest to egzamin maturalny z informatyki, poziom rozszerzony, część druga z maja roku 2009. Interesuje nas zadanie piąte, para słów. Jego treść jest następująca. Mając daną parę słów A i B, można znaleźć najkrótsze słowo C, które będzie zawierać w sobie oba dane słowa A i B. Przyjmijmy, że słowa zawierają wyłącznie znaki 0 i 1. I tutaj mamy przykłady tworzenia słowa C. Dla wartości A i B przedstawionych w tym miejscu, słowo C powstaje ze słowa A, ponieważ słowo B zawiera się w słowie A. Identyczna sytuacja jest niezależnie od miejsca, w którym słowo B zawiera się w słowie A. Może to być środek tego ciągu A lub jego początek bądź koniec. Ważne, że całe słowo B zawiera się w słowie A. Mamy tutaj jeszcze przypadek, gdzie mamy do czynienia z częściowym zawieraniem się słowa B w A, na zasadzie, że początek słowa B jest końcem słowa A, czyli sufiks słowa A jest jednocześnie prefiksem słowa B oraz sufiks słowa B jest prefiksem słowa A. Czyli słowo C jest rozszerzonym słowem A o tą część, która należy do B, a nie należy do A. I ostatni przypadek, kiedy mamy słowo C powstałe ze sklejenia, czy też złączenia słowa A i B, gdyż nie posiadają one obszarów wspólnych. W tym przypadku widzimy, że słowo B składające się z trzech zer nie możemy w żaden sposób wpasować do słowa A. Z lewej i prawej strony mamy do czynienia z jedynkami, które nie umożliwiają częściowe chociażby wklejenie tego słowa. Natomiast wewnątrz słowa A nie mamy żadnego trzyzerowego zakresu dla słowa B, więc słowo C powstaje z konkatenacji A plus B. Czyli mam tutaj trzy możliwości tworzenia słowa C i przechodzimy do dalszego polecenia, czy też opisu zadania. W pliku tekstowym nazwy dane.txt znajdują się pary słów utworzonych ze znaków 0 i 1. Każda para słów umieszczona jest w osobnym wierszu pliku. Słowa oddzielone są od siebie pojedynczym znakiem odstępu. Liczba znaków w pierwszym słowie każdej pary słów jest nie mniejsza niż liczba znaków w drugim słowie. Czyli mówiąc po ludzku, mamy do czynienia z dwoma podciągami w pojedynczym wierszu danych. Te dwa podciągi są rozdzielone znakami spacji, gdyż już z góry możemy traktować te podciągi jako wartości typu string. Kolejna ważna rzecz, że słowo pierwsze jest mniejsze, większe, równe niż słowo drugie. I korzystając tutaj z danych w pliku o nazwie dane.txt, wykonaj poniższe polecenia, odpowiedź do punktu ABC, umieść w pliku nazwie zad, podkreślenie 5.txt, wyniki z podpunktu D w pliku o nazwie słowa.txt. Odpowiedzi poprzeć literą oznaczającą dany podpunkt. Dobrze. I tutaj mamy podpunkt A. Podaj ile słów spośród wszystkich słów umieszczonych w pliku o nazwie dane.txt to palindromy. Odpowiedź zapisz w pliku tekstowym o nazwie zadanie zad, podkreślenie 5.txt. I teraz tak, co musimy tak naprawdę zacząć zrobić? Na początku oczywiście musimy sobie zainicjować program. Ja to mam pusty projekt. I musimy również czytać plik tekstowy, żeby później sprawdzić, czy wszystko jest tak jak być powinno. Czyli include all stream. I teraz tutaj mamy przestrzeń nazw, namespace std, integer main,
czyli główna, tu możemy litrum 0 dodać, główna pętla programu. Teraz tak, dostęp do pliku, czyli odpowiednia biblioteka, fstream, odpowiednia biblioteka, i teraz tak, tworzymy sobie zmienną, czy też uchwyt do pliku fstream, stream dane. I teraz co musimy zrobić? Potrzebujemy linię, czyli string linia. Będzie to linia, którą będziemy zapisywać przy każdym wczytaniu kolejnego wiersza pliku. Czyli na sobie robimy dostęp do pliku, czyli dane otwieramy. I to są dane.txt. Zrobimy sobie ich odczyt. I teraz tutaj akurat nie będziemy sprawdzać poprawności pliku, ponieważ sprawdzimy to przy jego wylistowaniu, czyli przy sprawdzeniu jego zawartości. Czyli teraz tylko po prostu będziemy plik wczytywać i wypisywać na ekran, czyli funkcja getLine, dlaczego ona jest istotna? Ponieważ umożliwia wczytanie wierszy również z białymi znakami, czy też znakami spacji. Gdybyśmy mieli zwykłe wczytanie danych z przekierowania strzałek, to byśmy mieli tylko dane do pierwszego białego znaku, czyli w naszym przypadku tylko do spacji dane z danego wiersza by były wczytane, a my chcemy całą linię wczytać, czyli getLine. I teraz skąd szczytujemy? Z danych szczytujemy. Do czego szczytujemy? Do naszego stringu linia. I teraz co robimy? Musimy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Oczywiście trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jak jakiś plik otwieramy, to plik również zamykamy. Mamy czytane dane. I teraz kolejne operacje związane z przekształceniami, z danymi w danej linii, opierają się na wyekstraktowaniu, czyli wyodrębnieniu z tej linii dwóch podciągów. Możemy je określić jako na przykład A i B. I teraz możemy to zrobić, jak nie mamy za bardzo pomysłu, to możemy na przykład sobie stworzyć pętlę iteracyjną for, sobie przeliterować poszczególne elementy naszej linii, ustawić sobie jakąś zmienną logiczną, która sprawdzałaby, czy spacja została już osiągnięta, i przed osiągnięciem spacji dokonywałaby się konkatenacja, czyli dołączenie do pierwszego wyrazu. Po osiągnięciu spacji, która by oczywiście sygnalizowała zmianę wartości logicznej naszej flagi, byśmy zrobili konkatenację do drugiej wartości. Ale zrobimy to sobie troszeczkę inaczej, wykorzystamy tego STL-a. I teraz co musimy zrobić? Teraz musimy tak, musimy teraz użyć metody użyjemy, metody find i substring, czyli teraz tak, tutaj tworzymy kolejne stringi, to znaczy stworzymy string A oraz string B. One będą odpowiadać za pierwszy, drugi wyraz w naszej linii. Jak je teraz uzyskujemy? Mamy tak, linia substring, to jest metoda, która działa na wierszach źródłowych, ale nie zmienia ich zawartości, na przykład w przeciwieństwie do metody sort. I teraz określamy dwa indeksy, do którego chcemy te elementy wyciąć, czyli mamy od początku do pierwszego wyrazu do znalezienia spacji. Do znalezienia spacji. Podpunkt B, czyli przepraszam, wyraz B, tworzymy tak, linia substring. I teraz tak, w tej metodzie podpunkcie A mamy do czynienia z przeładowaniem metody substring, która wymaga dwóch parametrów. Natomiast my sobie do naszych rozważań teraz wybierzemy metodę z jednym parametrem, bo tak naprawdę potrzebujemy tylko parametru, od jakiego miejsca zacząć tworzenie naszego wycięcia. Natomiast bez drugiego parametru program od razu automatycznie uznaje, że do końca danej linii należy ten fragment wyciąć. I teraz nie możemy tego zrobić jako linia find,
naszej spacji, ponieważ nas spacja nie interesuje, dodajemy po prostu do naszego tutaj iteratora, dodajemy tak naprawdę jedynkę i od tego znaku następnego po spacji do końca linii mamy ciąg B. I teraz na wszelki wypadek, jak już tworzymy pewne rzeczy, należy sobie to wypisać na ekranie. Zróbmy sobie troszkę szerszą spację, żeby to zobaczyć, że to rzeczywiście to jest to. Czy wszystko jest w porządku? Ponieważ nie ma sensu tworzyć kodu, a potem przy pewnym niepowodzeniu zastanawiać się przy zbyt dużej ilości kroków, gdzie został popełniony błąd. I tak jak tutaj widzimy, mamy już rozbite na dwa wyrazy, A i B, nasze dane. Czyli to też jest nam niepotrzebne. I teraz zajmiemy się palindromami. Co to jest palindrom? Palindrom to jest oczywiście wyraz, który czytany niezależnie w którym kierunku będzie miał tą samą wartość. Jak to możemy zrobić? No, możemy to sobie ręcznie przekonwertować, czyli zrobić iterację danego elementu od początku do końca i od końca do początku i sprawdzić sobie, jak to wychodzi, czy mamy zbieżność wszystkich danych, a tutaj również posłużymy się STL-em, ponieważ zapobiegnie to po prostu tworzeniu przez nas jakichś błędów składniowych czy logicznych w pętlach. Im mniej jest naszych własnych metod, a im bardziej polegamy na sprawdzonych metodach bibliotecznych, tym lepiej dla naszego programu. I teraz, zanim zaczniemy tworzyć rozwiązanie podpunktu 5, to jest chyba 5a. Aha, tutaj tylko sprawdzamy teraz sobie, co potrzebujemy do odpowiedzi. Potrzebujemy do odpowiedzi ilość słów, które spełniają warunek bycia palindromem. I teraz, tutaj sobie może stwórzmy zmienną globalną, int t zadanie 5b, nie, 5a co ja mówię, 5a to jest 0, no, startujemy z 0 i teraz tak, co tutaj robimy dalej? Dalej byśmy musieli zrobić iterację od końca, ale zrobimy to troszeczkę sprytniej. To znaczy tak, tworzymy sobie tutaj nasz lokalny string, taki sobie tutaj string tworzymy i teraz tak, zwracam uwagę, że w poleceniu do podpunktu 5a jest powiedziane, aby sprawdzić każdy wyraz z pliku dane txt. Czyli nie każdą linię, tylko każde słowo też również w linii trzeba potraktować na tej samej zasadzie, na której będziemy teraz to robić. Czyli do naszej zmiennej pomocniczej string o nazwie temp wczytuję słowo a. Następnie, tu też muszę użyć też do biblioteki include algorytm. I teraz dokonam, bo to jest akurat metoda, która zmienia dane źródłowe, dlatego też musiałem stworzyć zmienną pomocniczą typu o nazwie temp. Robię tak, odwracam ciąg naszego tutaj stringa, czyli w odwrotnej kolejności go przedstawiam, czy też zapisuję i porównuję nasz ciąg, który biegnie w normalnej iteracji, do ciągu w odwrotnej iteracji. I oczywiście, żeby to był anagram, to w obu przypadkach wartość musi być ta sama. K jak niezależnie z tej strony czytany brzmi tak samo. I tutaj mamy zadanie 5a, zwiększamy tą wartość. I teraz musimy to zrobić dla wyrazu B, bo zwracam uwagę, pytanie brzmi o ilość wyrazów, nie o ilość linii. Czyli temp równa się B i właśnie to jest to samo. Reverse, tylko oczywiście tym razem reverse, czyli odwrotność, dajemy na dajemy na wyraz B. Tem A. No i if A równa się temp zadanie 5A. O, i to jest to.
nasze, to jest nasze zadanko. I teraz może tutaj przy odpowiedziach możemy się pokusić o wyświetlenie odpowiedzi, czyli zadanie 5a, nie, to zrób może tak, a spacja zadanie 5a i tutaj zróbmy sobie może endline'a, o może takie coś. Sprawdźmy teraz kompilację i podpunkt A wyniósł 46, czyli mam 46 palindromów. Sprawdźmy to z kluczem odpowiedzi, czy faktycznie taka wartość istnieje. To mamy klucz odpowiedzi, musimy się troszeczkę przedrzeć do zadania numer 5, bo też mamy no i podstawową i rozszerzoną maturę, tu mamy. I tu mamy 46, czyli mamy to zadanie zrobione, czy też podpunkt zrobiony prawidłowo. Przejdźmy do podpunktu B. Podaj, ile par słów A, B zapisanych w pojedynczych wierszach pliku o nazwie dane.txt ma tę właściwość, że słowo B jest zawarte wewnątrz słowa A. Odpowiedź zapisz w pliku tekstowym, to tam wiadomo. Czyli ile słów B zawartych jest w słowie A? Tu trzeba jeszcze pamiętać, że to gdzieś mieliśmy. Pierwsze słowo A jest równe, większe od słowa B. I jak się do tego zadania zabrać? Na początku musimy sobie troszeczkę pomyśleć. Otóż musimy sobie uświadomić, w jakim, jak może słowo B być zawarte w słowie A? Otóż, jeśli przykładowo słowo B liczy 5 znaków, a słowo A liczy 8 znaków, to słowo B może być w słowie A począwszy od indeksu 0, 1, 2, czyli ilość przypasowań słowa B do słowa A jest uzależniona od różnicy długości słowa A minus słowo B. I mając od początku słowa A daną długość i słowa B, odejmując dłuższą długość od krótszej, wiemy w ilu cyklach, przesuwając się o jeden do przodu, do słowa A możemy porównać słowo B. Czyli jak na przykład mamy słowo ośmioznakowe słowo A i pięcioznakowe słowo B, no to możemy trzy razy dopasować o jeden indeks oczywiście w prawo, przesuwając słowo B względem słowa A. Dalej nie możemy, ponieważ słowo B wyszłoby poza słowo A. Troszeczkę to może brzmi skomplikowanie, ale wydaje mi się, że realizacja jest prosta. Tu sobie może stwórzmy, o, tak żebyśmy się nie pomylili z podpunktami. I teraz, co robimy? Ustawimy sobie na początku zmienną tymczasową flaga. Będzie to zmienna, to ona będzie później potrzebna do sprawdzenia zawartości jednego słowa w drugim. I teraz, główna pętla to będzie ilość możliwych dopasowań. Tak jak się to mówili, ta ilość możliwych dopasowań wynika z różnicy długości krótszego wyrazu do dłuższego, czyli integer i równa się 0. I mniejsze równe od czego? Wiemy, że pierwsze słowo jest równe bądź dłuższe od słowa drugiego, czyli a size minus b size i plus plus. I teraz tutaj możemy to sobie ładnie rozbić. I teraz to robimy. I teraz będziemy dopasowywać, słowo b na całej jego długości, czyli for integer j równa się 0, j mniejsze od b size, j plus plus. Czyli teraz mamy słowo b, które będzie dopasowane do odpowiedniego miejsca w słowie a, liczone też oczywiście od 0. I teraz, jeśli literka, tutaj mamy bodajże b duże, tak, jeśli znak w słowie B jest różny od znaku w słowie A,
jest i plus j, bo liczymy tutaj jeszcze z tym przeniesieniem w obrębie słowa a, i to jest różne. Oto flaga równa się false. Flaga równa się false. I teraz tak, po tym forze wewnętrznym, czyli przypasowaliśmy sobie całe słowo, to oczywiście moglibyśmy zrobić w tym forze break, ale to akurat nie jest tutaj tak mocno konieczne. Co musimy zrobić? Jeśli słowo B zawarte jest w słowie A, czyli flaga nie została zmieniona, mamy cały czas tę tutaj wartość true, czyli jeśli flaga jest niezmieniona, czyli udało nam się, to co robimy? Tutaj zapomniałem o jednej rzeczy, no to musimy oczywiście stworzyć bodajże, tutaj musimy, ile par, tak, też musimy wartość integer, ile par tą właściwość spełnia, czyli tutaj będziemy oczywiście literować według linii. Zadanie 5b równa się 0, wracamy, o, w tym miejscu się nam te słowa pokryły, czyli zadanie 5b zostaje, że tak powiem, no zostaje nam oczywiście zwiększone i tutaj jednocześnie możemy sobie zrobić break, czyli po prostu my dalej już nie musimy słowa B przesuwać w słowie A, no bo już nam to, że tak powiem, ładnie wyszło. Czyli teraz sobie tu możemy sobie zapisać kolejną odpowiedź. Tu mamy pod B zadanie 5B. O, i tak to wygląda. Sprawdzamy kompilację. I tu mamy 46.12. Tutaj sprawdzamy sobie odpowiedzi. Tutaj jeszcze musimy sprawdzić, bo tu wyszło coś innego. Czyli teraz tu sprawdzimy, dlaczego tak nam to wyszło. Podpunkt B. I teraz tutaj musimy chwileczkę tutaj pomyśleć, jak to wygląda. Tutaj żeśmy jednej rzeczy tego nie zrobili. To jest tutaj mój błąd. Otóż tutaj trzeba było, tutaj generalnie tak. Jeśli mam do czynienia z flagą false w tym konkretnym przypasowaniu, a mam jeszcze inne przypasowania, to po tej pętli wewnętrznej musimy tą flagę znów ustawić na true. Czyli znów musimy założyć, że mamy do czynienia z możliwością dobrego przypasowania i ewentualnie w pętli wewnętrznej chcemy to przypasowanie obalić. I tutaj mamy 35 słów zawierających, czyli 35 w przypadku zawierania się słowa B w słowie A i po prostu tutaj możemy powiedzieć, że to jest zrobione prawidłowo. I w tym momencie przechodzimy do kolejnego podpunktu naszego zadania. Podpunkt C. Podaj, ile par słów A, B zapisanych w pojedynczych wierszach pliku o nazwie dane.txt ma tę właściwość, że jedyną możliwością tworzenia słowa C jest sklejenie słów A i B. Odpowiedź zapisz w pliku tekstowym o nazwie zadanie 5.txt. I teraz trzeba się chwilę zastanowić, o co chodzi w podpunkcie C. W podpunkcie C po prostu pytają nas się o to, czy istnieje dla słowa A i dla słowa B wspólny prefiks, sufiks lub wspólny sufiks, prefiks. Inaczej mówiąc, czy słowo A i słowo B mają jakiekolwiek części wspólne? Jeśli tych części wspólnych nie mają, to wtedy zachodzi okoliczność bodajże podpunktu 5c, czyli, że jedyną możliwością stworzenia słowa C jest sklejenie słowa A i B. I teraz tak, tutaj bierzemy sobie kolejną zmienną globalną, zadanie 5C. Teraz tak, tu sobie oczywiście rozdzielimy
Tu sobie troszeczkę rozdzielimy. I teraz, co będziemy musieli tutaj w tym miejscu, o tutaj chyba, to sobie jeszcze zrobię miejsce. Co będziemy musieli zrobić w tym miejscu? W tym miejscu, tak, potrzebujemy jeszcze naszej zmiennej, w tym miejscu potrzebujemy tak, flaga równa się false, wykorzystamy jeszcze raz do sprawdzenia wartości naszych tutaj różnych elementów. I teraz co by tu zrobić? Będziemy teraz, co będziemy musieli zrobić? Będziemy musieli iterować według słowa B, bo to słowo B jest krótsze bądź równe słowu A, i porównywać po prostu, czy początek słowa B to jest końcówka słowa A i czy końcówka słowa A to jest początek słowa B. I tu do naszych rozważań potrzebujemy dodatkowych zmiennych pomocniczych. Mamy już temp, zróbmy sobie może temp 2, temp 3, temp 4, ponieważ będziemy musieli potrzebować tak naprawdę czterech różnych elementów do porównań. I teraz tak, iterujemy po długości słowa B, ale w odwrotnej kolejności, to znaczy B size, teraz i większe równo od zera, i tutaj zrobimy sobie jeszcze od, czyli od końca słowa B. I teraz co musimy tu zrobić? Teraz musimy badać kilka przypadków, to znaczy do zmiennej pomocniczej temp interesuje nas końcówka słowa B, B substring B size minus i B size, czyli tak, tu interesuje nas, na początku będzie to oczywiście pełne słowo, będzie czyli od 0 do B size, potem będzie po prostu indeks szedł w kierunku końca. Tutaj interesuje nas temp 2, to będzie A substring 0 do i, czyli w tym przypadku temp 2 i temp porównujemy, czy początek słowa B będzie zawierał się w końcówce słowa A. W tym pierwszym rozdaniu to oczywiście będzie całe B porównane z całym A. Dobrze. Teraz tak. Temp 3. I tu będziemy mieli B substring 0 i, czyli początek słowa B tym razem. Temp 4. To mamy A substring A size minus i A size. Może tak. Czyli w tym przypadku co będziemy mieli? Czy początek B, to może w tym miejscu, czy początek, nie, tutaj dobrze, czy początek B jest jednocześnie końcówką A? A tu, czy początek A jest jednocześnie końcem B? I teraz porównujemy nasze możliwości. To jest zgodne z tym, co jest zawarte w tej rozpisce. Tutaj w tym miejscu i w tym miejscu. Czyli porównujemy początek B, tutaj może mamy, porównujemy początek B z końcem A i porównujemy koniec B z początkiem A. I teraz, jeśli mamy jeden z tych przypadków, czyli nałożenia się prefiksów z sufiksami,
to w takim wypadku co możemy zrobić? Tutaj jeszcze musimy jeden ogranicznik wyłączyć z naszych rozważań. To znaczy, jeśli zejdziemy do indeksu zerowego, czyli nie będziemy mieli co porównywać, to dalej, to inaczej mówiąc, nie tworzymy dalej porównań. O, takie coś. To jest continue. W tym przypadku nie tworzymy, bo ten sposób zabezpiecza nas, jakby się całe słowa zawierały jedno w drugim. I teraz tak. Co tu jeszcze musimy zrobić? Bo tutaj jeszcze jedna rzecz nam troszeczkę przyjdzie do naszych tutaj rozważań. Tak myślę. Aha, jeszcze dosyć ważna rzecz. Czynnik. No dobrze, to w takim razie zróbmy może tak, jak jest. I teraz tak. Mamy tutaj pewne nasze właściwości. I teraz trzeba byłoby tutaj. Może tak zrobimy. Tu sobie zróbmy tak. Flaga równa się true. Czyli udało nam się ustalić, że mamy do czynienia z pewną częścią wspólną. Ona jest liczona, tę iterację od końca, ona jest liczona od najdłuższego możliwego fragmentu. Dlatego jak tylko stwierdzimy, że gdzieś istnieje zależność, że te słowa są w stosunku do siebie nachodzące, to tutaj już zrobimy sobie, o, tu sobie zrobimy wyjście z tego całego fora, tak, i teraz co musimy zrobić? I teraz, kiedy podpunkt 5c jest dobry? Wtedy jest dobry, kiedy nie ma możliwości wyodrębnienia wspólnej części słowa A i B, czyli kiedy flaga będzie false, czyli if, i teraz flaga równa się false, to tu zrobimy sobie zadanie 5C, zwiększamy tą wartość, o, takie coś, i tu możemy sobie to zadanie 5C skopiować do odpowiedzi i sprawdzić z kluczem. No tak to wygląda. Coś 6515. Zanim dokonamy tu kompilacji, to też jeszcze jedną rzecz trzeba uwzględnić, o czym zapomniałem. To znaczy, musimy z wspólnych podciągów jeszcze wyodrębnić sytuację, w której mamy do czynienia z wyrazami, które w sobie, że tak powiem, się zawierają. Czyli tu sobie stwórzmy taką zmienną logiczną, może jako parametr, param równa się false, czyli tutaj zadanie 5c, tu trzeba troszeczkę już te zmiany niektóre oznaczać, bo możemy się pogubić, czyli zawieranie wyrazów w sobie. Zawieranie wyrazów w sobie. I teraz tak, gdzie tego, i teraz ten param jest false, i teraz tak, gdzie tutaj możemy to zmienić? Tutaj, jeśli wyraz się zawiera w sobie, czyli jeśli mamy spełnione zadanie 5b, to piszemy sobie param równa się true, i nie możemy, jeśli flaga równa się, to jest dobrze, jeśli flaga równa się false, o, i jednocześnie jeszcze param też musi być false. Równa się false. Wtedy zadanie 5c. O, tak możemy zwiększyć. I teraz sprawdźmy to.
O, i teraz mamy 13 jako C. I tu mamy chyba pragnę odpowiedź jest 13. Czyli po prostu tutaj musieliśmy jeszcze założyć, że jeśli wyrazy zawierają się w sobie, no to nie możemy liczyć, że to jest adekwatne, ponieważ tutaj do tego miejsca nie dochodziliśmy. Takie troszeczkę kombinowanie logiczne, no ale działa. Dobrze, i teraz przechodzimy do podpunktu 5D. 5D, oj, to nie tutaj, tutaj. 5D. Dla każdej z par słów AB umieszczonych w kolejnych wierszach pliku o nazwie dane, utwórz najkrótsze słowo C zawierające w sobie oba słowa z danej pary. Zapisz skonstruowane przez Ciebie słowa wynikowe w pliku o nazwie słowa TXT. Dobrze. Czyli teraz tak, do każdego wiersza musimy utworzyć słowo C. Czyli jak jest. Gdzie to jest? Tu akurat nie ma ilości wierszy, ale przykładowo, jeśli na przykład mamy 100, 200, 300, 500 wierszy, to musi być odpowiednio 100, 200, 300, 500 słów C. I te słowo C układamy, czy też wyodrębniamy z każdej linii, patrząc na to, aby było ono jak najkrótsze. Czyli przykładowo, jeśli wyrazy zawierają się w sobie, to utworzymy w tej linii słowo C z wyrazu A. I już w żadnym innym przypadku tego słowa C nie układamy w tej linii. Jeśli w tej linii mamy słowa, które mają wspólne prefiksy, sufiksy, tu układamy słowo połączone, dane słowo z częścią słowa drugiego, w zależności od tego, jaki był układ, i już nie układamy słowa C. I dopiero w trzecim wariancie, jak nie mamy ani słowa mającego części wspólne, ani słowa zawierającego się jednego w drugim, wtedy układamy słowo C. I tak to generalnie wygląda. I teraz co musimy zrobić? Do słowa C, przepraszam, do podpunktu D, co ja mówię teraz, musimy stworzyć tabelkę. Do zadania, gdzie trzeba tworzyć tabelkę o nieznanym rozmiarze i jeszcze, no powiedzmy, zawierającą różne struktury, proponuję, co ja tutaj robię, użyć includa wektor. I teraz robimy tak. Wektor string zadanie 5D. O, to jest zadanie 5D. I do tego zadania 5D będziemy po prostu sobie wrzucać pewne elementy. I teraz tak, stwórzmy sobie tutaj jeszcze jeden parametr, to znaczy, zróbmy sobie var czynnik równa się for. Dlaczego? Bo będę musiał od początku zaznaczać zmienne logiczne, które zaznaczone tutaj będzie na true, uniemożliwią przy kolejnych instancjach tworzenia w podpunkcie 5C słowa C, uniemożliwią tak naprawdę włączanie słowa C, jeśli ono nie jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Zaraz to się wszystko rozjaśni. I tutaj mamy, czy mogę dodać do listy w zadaniu 5D. O, takie coś sobie zrobimy. I teraz trzeba sobie przeszukać ten kod, aby sobie niejako sprawdzić, gdzie można daną rzecz wrzucić. I teraz tak, tutaj pierwszą możliwością utworzenia tej wartości będzie tak. Tu sobie zróbmy jako czynnik. Czyli ten czynnik jest do podpunktu 5D, parametr do podpunktu 5C. True. I teraz tak, tu jest pierwsza możliwość, że mamy zadanie 5D push back A. Czyli to jest ta możliwość, w której wyraz B jest zawarty w wyrazie A. Teraz tak to wygląda. I teraz musimy sobie iść do kolejnej opcji, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z częściowo równymi podciągami.
I teraz tak, tutaj co sprawdzamy? Tu sprawdzamy ten nasz czynnik, czyli to, co jest odpowiedzialne za 5D, czy czynnik, bo mógł na przykład ten wyraz jeden w drugim nie być zawarty, ale teraz, no tutaj źle mi wyszło, ale teraz sprawdzamy, bo jeśli tak, jeden wyraz w drugim nie był zawarty, to w tym miejscu oczywiście będziemy dorzucać do naszego rozwiązania, czyli jako wyrazu C, część wyrazu A i część wyrazu B z tymi elementami pokrywającymi się. Bo to jest bardziej optymalne niż trzecie rozwiązanie, które ewentualnie byśmy wrzucili, czyli konkatenacja całych dwóch wyrazów A i B. Czyli czynnik równa się true i teraz tak, jeśli... Teraz musimy wiedzieć, co mamy do czego wrzucić. Mamy dwie możliwości. Ale już się nie będę powtarzał, jakie. Teraz tak, jeśli mamy tą pierwszą możliwość, to zadanie 5D push back, czyli wyraz, czyli część wyrazu B, początek B i koniec A, czyli będzie B substring 0 i to będzie B size minus temp 2 size plus A. Czyli tak naprawdę z B odcięliśmy część, która pokrywa się z A. A wrzucamy całe. I tak to wygląda. To może to zmniejszę. Tutaj tak to wygląda. Czyli wrzucamy sobie. Tu jest konkatenacja. Tutaj ten plus dodajemy do części stringu, który powstał po odcięciu od B, początku B i do pewnego momentu, czyli inaczej mówiąc, mamy tutaj ten fragment i w przeciwnym wypadku mamy zadanie 5D push back i teraz co my tutaj mamy? A plus B substring M3 i to jest size. O, takie coś. Czyli to wrzucamy do naszego rozwiązania 5D, jeśli mam do czynienia z elementami, które się pokrywają. W części oczywiście. I została nam ostatnia rzecz. Co się staje, kiedy nie mamy wyrazów zawierających się, ani nie mamy części wspólnych? Wtedy oczywiście co robimy? Jeśli do tej pory czynnik, czyli ta wartość, która jest odpowiedzialna za zadanie 5D, jest nadal false, no to w tym momencie robimy tak. Zadanie 5D push back A plus B. O, tak to wygląda. I teraz oczywiście, co musimy teraz zrobić, teraz musimy dodać na odpowiedź. Czyli robimy sobie teraz tak, for auto. Auto, czyli oczywiście dedukcyjny typ zmiennej. To zaraz jest to pętla na podobieństwo for each w innych językach programowania, zadanie 5D. I teraz wypisujemy elementy z każdej linii utworzonego słowa C. Tak to wygląda. Tutaj może nie, czy tu gdzie widać. O. Tu mamy podpunkty, tu mamy te słowa utworzone. I teraz tak, co trzeba zrobić? Jeśli w takim trybie pracujemy, to musimy sobie jeszcze co zrobić. Teraz tak. Oni nas o coś prosili. I tutaj trzeba będzie tak, stworzyć zat5.txt, czyli dane, tutaj powiedzmy sobie, zróbmy sobie rozwiązanie 1, rozwiązanie 2, rozwiązanie 1, rozwiązanie 2. I teraz zróbmy sobie może tak, tutaj będziemy mieli
Tak, tu możemy o tak wejść. No dobrze, możemy tak zrobić. Dobra. I tu byłoby... Aha, rozwiązanie 1, rozwiązanie 2. Dobra. Rozwiązanie 1. Open. To jest, trzeba się upewnić co do nazwy. Z5.ty. Z.txt. Jest out. Dobrze pamiętać. I teraz tutaj sobie możemy to przekierować. Rozwiązanie 1. Rozwiązanie 1. I teraz tutaj sobie możemy sobie zapisać 1.close. Teraz rozwiązanie 2. Open. Słowa txt. Out. Czyli plik do zapisu. I tu sobie oczywiście możemy zapisać rozwiązanie 2. I w tym miejscu oczywiście robimy sobie close. O, tak to robimy. Mamy 100 linii kodu, sprawdzamy kompilację. I tak właśnie powinien wyglądać prawidłowo działający program, czyli nie powinno być żadnych tutaj innych elementów niż samo pozytywne działanie. I teraz tak, i tutaj mamy zadanie 5. I mamy słowa. O. I to jest prawidłowa treść odpowiedzi do tego zadania. Teraz parę uwag ogólnych. Zadanie pod względem samego zrozumienia, o co chodzi, było średnie. Pod względem natomiast wykonanie było trudne. Tutaj nie ukrywam, że to zadanie miałem w pewnym momencie przećwiczone. Szczególnie, że jest również zamieszane zadanie rozwiązane w Pythonie. I mniej więcej wiedziałem, co robię. No, zwracam uwagę, że przy maturze z informatyki, niestety, ale największym wrogiem maturzysty jest czas. Bo gdybym każdemu dał po 5 czy więcej godzin na rozwiązanie, na pewno duża większa część osób niż normalnie by to zadanie rozwiązało. Także zadanie na pewno wymaga pewnego wysiłku intelektualnego, ale też jest takim dobrym poligonem do sprawdzenia i jak się iteruje, jak i do sprawdzenia pewnych wbudowanych funkcji związanych z stringami. Także zadanie uważam za rozwiązane. Mam nadzieję, że to rozwiązanie komuś wpadnie do gustu i matura z C++ będzie już nieco łatwiejsza. Dziękuję za uwagę.